Okej, i teraz spróbujemy usmażyć dzieciątko. Chlebsik malusieńki. Leży w czym? Z grillowienki. O, cały z grillowienki. Po teflon ssacz. Proszę mnie po teflona ssacza tu przynieść. Walenty przeżyje tylko i wyłącznie dlatego, że imię zobowiązuje. No i nie mogą dojść obydwoje. Tak, leży surowieńki. Już nie będzie surowy. Będę go jadł. Wielki stopa ukradnie dziecko. Nie, dramat. Raksiel, jak za rok będzie druga edycja, to aż będę subował. Trzymam cię za słowo. O nie, goła dziecięca dupa, to nie może iść na Twitcha. No i ameno. Znicz na czacie! Jak sobie tam klepie? O, jeszcze go przerzuca łopateczką, żeby się nie przywarł. I idealnie. Smacznego! Jak tu w ogóle Szyneczkę? Cała rodzina Sandaryna pierwsza przyszła żelecznie. Braciszka, opierdzielisz Sandaryna? Nie, to jest kuzyn, bo ona jest córką przecież jeszcze tej. Matki Młociaryny. Jakie dziurawe dziecko! Nie, Sandy, nie! dobry, taki pikantny! Pies też by zjadł. Wielki stopa nakarmił dzieckiem rodzinę. Poczekajcie, spożyjmy go wszyscy razem, no. Wijec się z tego wszyscy, tak? Dokładnie, tak zjezusował z deczka. Zaproście ludzi na obiad. Zaproś do stołu wszyscy. Dokładnie. Zmora, aż głodna jestem. Ktoś tam przez chwilę pomyślał o kajdankach. Ej, to miało być challenge patolowy. Miała mieć cały czas czwórkę dzieci. A jak na razie to te dzieci ubywają zamiast przybywać. O, proszę! Bela ćwir. I to włosiona dupa w ogóle, masakra, nie? O nie, psy też są głodne. To czekajcie, jeszcze psy nakarmię. Proszę, piesku, smacznego. Sandarynka, zapraszaj wszystkich na obiadek. Kiedy nie masz co jeść, ale przypomina ci się, że zaraz urodzisz i masz sprawny grill. Dokładnie. Nie, Sandaryna, i będzie po kolejne dziecko. Sandaryna, nie! Jedno musi zostać. To sprzedaj tego grilla. Znaczy, ja myślę, że ona nie chciała go ugrillować, tylko z nim zrobić pożytecznego, nie? Ale... Dobrze. Ale z tego, co pamiętam, to jak w modach obiekty miały dodatkowe interakcje, to one nie podlegały autonomicznym działaniom. Możliwe. Walący Walencjusz, już jutro ma urodziny. Ale wydaje się, jakby to było wczoraj, jakby maleństwo wczoraj przyszło na świat. Ach, te dzieci tak szybko rosną, czyli zjadłam go na ostatnią chwilę. Był prawie przeterminowany. Fumi! Co ty w ogóle, co ty tworzysz, klejasz? Tak, kiedy PiS wycofa 500+. Nie wierzę, żeśmy go zjedli. Aż mi się normalnie napawia zbiera pod teraz kanapkach, nie? Czy temu psu znalazłam w końcu tą robotę, czy nie? Znalazłam, okej. I musi się nauczyć daj głos. Podczas kręcenia materiału nie ucierpiało żadne dziecko. No, może jedno albo dwa. Ale patrzcie, co za ironia. Jedno zmarło z głodu, a drugie zostało zjedzone.
O nie, oni jedzą to biedne dziecko w tym kotlecie. Masakra po prostu. Walenty za późno wyjęty, o tak. O, i proszę, i dziecko wielkiej stopy już przychodzi na świat. A wielka stopa śmierdzi mi w łóżku. Idźcie, wykąp wielka stopo. Sandaryna, w jakim dobrym stanie? Może w końcu odrobi swoje lekcje. Albo poprosi kogoś o pomoc w odrabianiu lekcji. Augusta. Augusta. Ja myślę, że August najbardziej powie, jak odrobić matematykę i algebrę i wszystko. A, bo ona teraz nie może go poprosić, bo on się myje. Sandaryna dopiero żarła, już poszła do lodówki, nie? Co z nią jest nie tak? Fumi. August. August pomoże Sandarynie w szkole. On się już umył. No ten is here later po prostu. Nic ci nie jest. I ten kurczak. No nie, nie płacz, wielka stopo. Pani Irenka nie zabierze ci dzieci, jeśli zdążysz je zjeść. Racja. A nie, wielka stopa nie chce odrabiać lekcji, bo jest mało, że tak powiem, dopieszczony i wybawiony. Zostaw w spokoju te dzieci, ja ci mówię. Odrabiaj lekcje w takim razie. O, ktoś do mnie przyszedł. Nie, Dev. Nie, Dev, kup bilet i wejdź normalnie, a nie odwiedzasz mnie, próbujesz za darmo. A nie, to nie jest nie, Dev. To jest Purpos. Czy on przyszedł sprawdzić, co się stało z jego dzieckiem? Purpos, z nim jest wszystko w porządku, nic się nie martw. Czy nie powiem, że zjadłam. Vaneska próbuje przejąć tutaj stery. Vanesko, ty masz normalnie rodzić. W sumie na dobrą sprawę. Walnij sobie w ciąży. Bo na trzeźwo tego nie zniesiesz. Nektara sobie chlapnij. I perfekto. Jak to możliwe, że Bella Ćwir jest w Simsach, jak niby ją zabrali kosmici? No bo oni ją porwali, ona straciła pamięć i ją tutaj w Dziwnowie wyrzucili. Ucz komend. Daj głos. Awansik musi być. Proszę nie bawić się z psem, on musi ciężko pracować. Czwarty poziom przedsiębiorstwa, dlatego że gościu pomelostował trochę mojego psa. O! Przyszedł ukochany Wojtka! To ja mu taniej sprzedam. Może chętniej wejdzie. Zaproponuj tanio. Ja nie wiem, czy mam odpowiednie jedzenie, żeby go nakarmić. O nie. O retym. Sprzedaż, zwykła sprzedaż. Teraz zobaczymy. O nie, wampir stwierdził, że nie chce ze mną współpracować. Gdzie ten pies głupi? Coś mu dolega. Jotka, nie wgrałaś dobrze moda na oświetlenie. Musisz zainstalować specjalną paczkę do Ultimate, która patchuje każdy dodatek i akcesoria. Wtedy będzie działać. Dobrze, dziękuję Jotka za wyprostowanie tego, co tu się stało. Ja jakiś instalator ściągnęłam od Patafixa i tam poprzeklikiwałam, ale w takim razie wezmę tą paczkę i zrobię tak o. Po prostu robiłam na szybko i nie doczytałam najwyraźniej. Co tam się czy matka w końcu przestanie szczać, gdzie popadnie? Nawet psy się nauczyły nie szczać w domu. Bądź masażystą. Jakim masażystą? Nie ma masażysty. Idź się wymyj najpierw. Kiedy Henio? Henio zaraz będziemy robić, tylko ona urodzi, a potem zajdzie w ciąży jeszcze raz. Bo musimy zrobić grę o tron z Wojtkiem i mam nadzieję, że dzieci wyjdą mi blond i chłopiec z dziewczynką. Ustal cenę.
Nie cenę tego, tylko ja chcę. Cena przeciętna, drogo. Dobra. I uwaga, uwaga, zaoferuj masaż szwedzki. Drakuli. Poprawimy mu krążenie. Dobranoc, Simon. Śpi dobrze. Dziękuję, że zajrzałeś. No i jakąś tam blondynę wyrywa. Proszę nie wyrywać blondyny. Co za zdrajca. Nie wiem, czy to jest dla mnie na tyle warte. Może innym razem, ale dzięki. Nie wydam tyle pieniędzy. Co się wal. No dobra, to zrobimy taniej. Zrobimy taniej, żeby móc więcej ludzi macać. Jakaś Teodora. Teodora. Chodź, wymasuję ci dupsko. Wszyscy zacięli się. Nie wiem, czy to jest dla mnie tyle warte. To co za torby? No to sobie po prostu pracuję jako masażysta i już. Co oni się tam piorą w kiblu? No nie, i znowu Sandaryna się tymi dziećmi zajmuje. Weź to połóż tutaj. Weź to połóż tutaj. Zadzwoń po opiekę. Sandaryna się miała uczyć, cieszyć się życiem, a nie gówniakami się zajmować. Teraz drugi na grilla trafi, przysięgam. Opiekunka do dziecka. Fumi, szalejesz dzisiaj. Sandaryna w międzyczasie weźmie sobie kąpiel. Zrelaksuje się troszeczkę. Zostaw, że ty to dziecko. Masz cudowne życie mieć, a nie bachorami się zajmować. Tylko jedno. Podaj śniadanie. Zapiekanki. No nie, Sandy, poważnie! Dopiero cię umyłam. No i co ja mam zrobić? Co mam zrobić, no? Maurice? Okej. Okay. Myj podłogę. Weź zapiekanki, zjesz zepsute. A, słońce, muszę uciekać. No to kto ci kazał tutaj siedzieć do rana? Dziś tak to bym ci krem przeciwsłoneczny wymasowała i by nie było słońce. O, Sandaryna chyba nie zdąży dzisiaj maseczka do szkoły. Maseczka węglowa. Dokładnie, oczyszczająca, głęboko pory oczyszcza. To teraz, to trzeba Sandarynę do szkoły wysłać. Gdzie jest? Nie ma. Sandaryna do szkoły. Bo jest sobota! To jaka szkoła? To co mi się te za głupoty pokazują? Jakiś goły koleś. Je przy śpiącej Sandarynie. Patrzę na nią perfidnym wzrokiem, pożerając te węglowe kanapki. Ten dostaje szału. Do zobaczenia. Czym się? Tokar się pyta, jak wysłać obrazek. Trzeba wkleić linka do obrazka, ale bezpośrednio do pliku graficznego, bo to wina priwa. Wszyscy srają, umierają. Ja nie ogarniam po prostu. No to idź się kąpać tu. Jeszcze komuś jakieś obawy doszły. Ja nie ogarniam, po prostu nie ogarniam. Dziecko ma lokaja i ma opiekunkę i dalej jest na żółto. Wszystkich zwolnię. Po prostu takie dzieci, że nie wyrabiają. Ja nie wiem. Za moich czasów się było normalnie kulturalnym człowiekiem i zawsze we wszystko nam było dobrze. No tutaj trochę nie nakarmisz, trochę nie umyjesz i wielki płacz. Jedz też te tosty. Dobra. Sandaryna, ty miałaś przede wszystkim nie umrzeć z głodu. Sandaryna jako przyszła piosenkarka, jak wyda swoją biografię, to będzie bestseller i klasyk zarazem. Dokładnie. Podaj drugie śniadanie. O, sandacz papajesz. Proszę Sandaryna z blichtrem ugotować.
Idealnie. I poproś tutaj do stołu wszyscy. I weź, że to posprzątaj. Teraz się weź umyj. I ćwicz przed występami. Bo ci dupa urosła. Tokar, czy da się wysłać obrazek na telefonie? Nie wiem, czy na telefonie da się otworzyć wiadomość prywatną do kogoś, dokładnie. Ale jak się da, to się da. No. Przeklejasz linka botowi jako wiadomość prywatną. Już. O proszę, i sam Wery na dupę zrzuca. Tańczy na róże. Sosa! Piękne. No i widzicie, wszystko ogarnięte. Jeszcze mi zostało 7000 na ściany na górze. Patrzcie, jakie bogactwo. Tadam! Jeszcze przed zimą zdążyłaś. No. Jestem mistrzem tej gry. Jeszcze dach im nawet położę. Taki o. Patrzcie, jak pięknie. Dom miałam z zewnątrz pomalować. Na różowo. I nawet mnie już stać na to. Proszę. Idealnie. Mam? Taką tapetę? Tak. No idealnie jest przecież. Jeszcze dzieciom w środku trzeba coś pomalować. Dzieci beton dostaną na ściany, jak zawsze. A okna dla dzieci? No, ale nie za dużo chcecie, to są dzieci tylko przecież. Okna. Jedyne okno, jakie mogę im zafundować, to okno życia. To chociaż takie okrapy im zamontuję wszędzie. Proszę. W klatce będą trzymane. Masz, a to co się wkleiło? PDF-ka. Jak się wrzuca PDF-a, to tak się dzieje. A to zapomniałam ci powiedzieć, ale to już raz Boczki wrzucił takiego PDF-a i tak się podziało właśnie. Proszę, żeby nie było, że na waszą prośbę dzieciom okien nie robię. Oczywiście z kratami wszystko, nie? Perfekt. Musiałam przeklikać. O, poszło. Naprawiłam. Najpierw trzymasz je na podwórku, a teraz w klatce. No bo teraz w końcu stać mnie na klatkę dla dzieci. Zresztą mam dzieci za mało. Już przegrałam challenge. Słuchajcie. A! I jeszcze miałam im domek dla lalek kupić. Chwila. Domek dla lalek. Ja tu mam jeszcze te huśtawki takie wszelkiej maści. To ja im porobię. Dzieciorom. A, bo to jest używany obiekt. To tam im wstawię taką, o, matę edukacyjną, tylko może brzydszą, taką obrzyganą jakąś. Nie ma, to czarną. Nie, to jest granatowa cały czas. To tutaj dziecko, o, jeśli przy okazji troszkę słońca nałapie. A tutaj jest, o, huśtaweczka. I perfekt. Jeszcze jakieś takie stoliki. Do budowania z klocków. I to mamy, to mamy. Domek z lemoniadą można w końcu kupić, bo już nie stać z powrotem. Jak zaczniesz je tak rozpieszczać, to im się w tyłku poprzewraca. No ja wiem o tym, ale pamiętajcie, że matka młociaryna już niedługo będzie stara, zmęczona życiem i ktoś musi jej do emerytury dorzucać. Emerytury, której nie ma. W ogóle jest mot na sprzedawanie dzieci trollowi. O, idealny. No i perfekt. I dzieci się dobrze bawią. Jeszcze ile zostało? 3000.
Sprzedaję wszystkie psy, bo już nie muszą na mnie robić, a przynajmniej nie będę musiała nimi się zajmować, a będę miała dużo dzieci. Dobra, to napełniam miskę zwierzakom. Kupię sobie kota. Pytanie, na czym polega challenge? Na tym, że mam nieustannie czwórkę dzieci, co już przegrałam i nie mogę chodzić do żadnej pracy. Mogę mieć tylko własny biznes albo psy mogą zarabiać. Na tym polegał challenge. Sandy, miałaś ćwiczyć. A, jesteś trochę jakby zmęczona. To do spania. Sernik na dzieci. Już jadła sernik. Zjadła, spokojnie. Teraz jej zostało już tylko urodzić i... Pozdrawiamy niezapominajkę, która przyprowadziła ze sobą 12 troli. Siemaniu! Dobrze cię widzieć. Jak streamiki minęły? Powiedz mi proszę. Jak było? O nie, a nie, dobra, to dziecko się rusza jeszcze. Dobra, rusza jeszcze się. Się rusza. Znowu się naszczała tam. No jak on... Muszę ją nauczyć korzystać z tego kibla, nie? Bez kitu. Chyba, że ten się kibel zbagował po prostu. Ja muszę 5 razy dziennie myć, bo ona się nie potrafi wylać. Matka, idź jeść. Pyszne, sparklujące jedzonko. Jotka ci powysyłał pliki do tego oświetlenia. O, dziękuję ci ślicznie, Jotka. Co jej nie pasuje? Czemu ona znowu dostała jakiegoś zawału? Tak w sumie to nie jest zbyt szczęśliwa w życiu. Pasuje ją zabrać na randkę. Sandaryna, zostaw to dziecko w spokoju, nawet nie jest twoje. Idź zrobić siku, nie bierz przykładu z matki. Co to za drzewa genealogiczne? Nie wiem. Ale zaraz pokażę tutaj, jak wygląda drzewo genealogiczne, bo ja już zaczęłam się powoli gubić. Dobra, i Sandaryna miała śpiewać. Śpiewaj. Całe życie Sandy, kurde, na szlafroku, nie? Sandy, zostaw, że te dzieci. Śpiewaj ładnie. Śpiewaj i odrabiaj lekcje w końcu. Nie chcę wychodzić, żadnego wychodzenia. Daj temu dziecku spokój. A tutaj jeszcze do Lion Kinga weszły drzewa genealogiczne. O jest, nareszcie, a nie. Kolejny trymestr w ciąży. Słuchajcie, nawet Lokaj nie chce tutaj już siedzieć, nie? Już ma dość. Idź, zobacz, jak twoje dziecko śpiewa. A nie, Sandaryna jest dzieckiem... Czekajcie, ja muszę to ogarnąć. Sandaryna jest dzieckiem, a widzicie, Młociaryny i Andeca. Wszystko się zgadza. Drugie dziecko Andeca... Gdzie jest drugie dziecko Andeca? Tu. Co ja z nim zrobiłam? A, ja wprowadziłam drugie dziecko Andeca do wojska i ono sobie gdzieś tam jest. Dobra. Młociaryna ma... Uwaga, uwaga. Anżelikę, która jest obecnie na studiach. Z Tomkiem ma Anale i Gwałcina. Oraz Patroniusza i Sandarynę ma z tym... z Andecem i jeszcze miała tutaj Pachoła Makumbiusza, który umarł z głodu na wakacjach. Dobrze. I uwaga, uwaga, a Waneska miała dwoje dzieci, uwaga z kim? Z Purposzem i jedno dziecko umarło, zostało zjedzone. Tak mniej więcej. Anżela jest najlepsza, to jest moja ulubiona postać. No i Sandaryna. Czyli chwilę, one są rodzeństwem. Patrzcie, jak to siostra nie wspiera, nie? To jeszcze wkurzona. Dobra, to idzie grać w karty. Co tam się wydarzyło? Tak! Dobrze ci tak. Ktoś chciała kuskung satyrać. Kara. Dziki zwierząt się nie dotyka. Jaka zmartwiona. I tego psa mieliśmy uczyć wycia. To wielki stopa go nauczy. Ucz, komend, daj głos. Mahiko, ja wolę nie wiedzieć, natomiast podejrzewam, że to było robione modem, tak? Tym właśnie inseminatorem. Spark, Bengi. Spark.
Tak, Coco Chambonel. Złota kupa na czacie. Sam Daryna znowu dała koncert i dostała umiejętności. Idź obrobić go na hajsy. Jak spojrzał na nią. Dziecko znowu wyje. Co temu dziecku dolega? Czy da się tu przelecieć z Kungsa? Nie da się. A czy da się psa z Kungsem? Trzeba by było sprawdzić, ale chyba też się nie da. Chyba, że tak jak tutaj w tym przypadku modem. Miej pieluchy. No i dziecko już skończyło śmierdzieć, jeszcze to posprzątaj. Dziecko niech się pobawi trochę. Ja mam te rzeczy, to ja tutaj mogę to dziecko zainstalować. Chwila. Weź to dziecko tu połóż. Proszę mnie, to dziecko tu. Co ty karmisz te dzieci? Mało hajsu na własne wydałaś? Proszę mnie tu położyć, to badziewie. No, i zostaw, niech się bawi, cieszy. Koleś się podrywa, skarży się, co się skarżysz? To go zaciągnę do łóżka. O, proszę. Now kiss! Tender. Co ty mi? Casual. A tu friendzone w takim razie, to się wal. Skarży się, zostaw to dziecko w spokoju. Teraz wszyscy się tu zlecą, bo dziecko płacze. Naprawdę, zamknę drzwi. Co tam się wydarzyło? Zlała się koło. No to dziecko wali w pieluchy, a ty pod siebie. Naprawdę. Idź się myć. Wielki stopa też już nie wyrabia. Ja go muszę się pozbyć, on jest taki bezużyteczny. Rodź dzieci w końcu, kobito. Chcę zobaczyć dzieci wielkiego stopy. Zapraszasz mnie, ale nie dajesz mi spać, wychodzę. Myślałam, że już dawno poszedłeś. No ale dobra, nara. On nie może spać, bo tutaj straszy. Ten, co umrzeł z głodu. O, widzicie? Nawiedza stolik. Biedne, głodne dziecko. Trzeba by jakiś Ghostbusters i te sprawy. Do spania, wielka stopa. Wszyscy spać! No dobra, zamykam interes. Wszyscy wynocha. Paszli stąd wąt. Koniec imprezy. A jak dzieciaki nie były nauczone korzystać z nocnika, to potem są problemy z toaletą w dorosłości. A, to nie wiedziałam o tym. Ja myślałam, że to jest tak tylko, wiecie, dla tej aspiracji i nara, nie? Jak wysiesz wielkiego stopę do pracy, to będzie ci przynosił do domu drogie rzeczy. Wielki stopa, jak tylko skończy się rozmnażać... O nie! Postraszył go duch! To przeprowadza się do Angeli, słuchajcie. On będzie z Angelą mieszkał. Chociaż nie, bo Angelą będziemy grać dalej, a podobno wielki stopa buguje wszystko. No i zemrzył. Znaczy zasnął. Milion łóżek w domu, ale nie. Proponuję zrobić w tej grze Saszę gej i zrobić 101 Barabara Challenge. To by nie było takie trudne, wiecie? Angela będzie piękna i bogata. Już jest piękna. Valencjusz w końcu staje się dzieckiem. Dobra, w końcu będzie samodzielny i o siebie zadba. Nareszcie. Ty też do spania. To biedne, głodne dziecko dalej nawiedza mój salon. Miałam zamknąć ten biznes, żeby wszyscy wyszli. O, Guga przyszła. Siema, Guga. Zamknij lokal. Znowu w tym kiblu się zacięła ta matka. Młociaryna. Zaczyna pizgać złem. No to co ci poradzę na to, że ci niewygodnie? Idź się połóż spać tutaj u dzieci. Proszę bardzo.
Sandaryna, ja cię zabiję z tym dzieckiem kiedyś. Naprawdę cię upośledzę z nim. To rozumiem, że takie nawiązanie Fumi do dzisiaj, do tego, co się wydarzyło. Dziecko, a pasowałoby go siku nauczyć robić, żeby sobie sam się tutaj załatwiał. Gazetę masz zbyt wiele. Mam sprzątaczkę i mam lokaja i cały czas mam za wiele gazet. A ta zdycha z głodu. Dobra. Ta jest niedokomfortowiona. Idź Walencjusza uczyć, siku robić. Nie będę musiała mu wtedy pieluch zmieniać. A jeszcze muszę chrupki mu nasypać. No i proszę. Chociaż jedno dziecko będzie umiało korzystać z kibla. To mi powie, jak stawić własną grafikę, ale gdzie Sosenko? Tutaj wysłać coś? Dobra, i chrupki nasyp chrupki dziecku. I spać na dole. Wszystkie łóżka wyzajmowane. Wielki stopa idzie spać do dzieci. Jak każde zwierzę tutaj. Proszę, i dziecko się naje ładnie. Zostaw mnie, lokaju. Ja już sam. Ty żebraku, ty. Jeść miałeś. No i super. Przyjrzyjmy mu się, ale słuchajcie, skóra zdjęta z purposza, wy to widzicie? Tylko ja w nim widzę to podobieństwo niesamowite. Nie dość, że rudy, to stary i brzydki. Dokładnie, i łysy jeszcze. Dobrze, moi drodzy. Zaraz będziemy rodzić. I idziemy grać w Henia. Jak ona jest nieszczęśliwa. I pozdrawiamy Erinę bardzo serdecznie, która właśnie po raz kolejny została dzielną legionistką. Ja ci, Erino, dziękuję za wsparcie i platynowa lama dla ciebie na czacie. No Moriarty, no bardzo, bardzo inteligentny. Daje radę przeżyć w tym chaosie, więc wiesz. Samowystarczania instynkt... Samowystarczającość... Kurwa, nie mogę. Samowystarczalności. O, właśnie. I... ups. Nikt nie widział nic. Co to było? Nic tam nie było. Więc na samowystarczalność i na sztukę przetrwania nie może narzekać. O! I proszę mnie... Piotr Japa? Jako dziewczyna? Gender? Proszę iść zapłacić te rachunki, zanim nam biznes zamkną. I proszę szybko rodzić dziecko. Ja pierdzielę rachunki na czerwono, bez kitu. Ale ty miałaś to płacić, a nie... Co za kobieta. W ogóle zjadłabyś coś. No i znowu się zleje, nie wierzę. Sandy smacznego! O, takie sery pleśniowe tu Sandy wcina, jak widać. Podaj drugie śniadanie. Kanapki z szynką. Wiem, które to już dzieci, a ona jedyne, co potrafi gotować, to kanapki z szynką. No i jak to? No w końcu patola, tak? Czemu ty znowu chcesz lać, jak ty już lałaś? A, dobrze. Czyli jednak się nie zlała tam. To nie musi rąk myć. Ugotuj kanapki. Nie myj rąk. O, perfekt. Nalała pod siebie jeszcze te kanapeczki. Mmm, pyszne. Specjalnie słone, słuchajcie. Zaproś do stołu lokatorzy.
Pies zaczyna się starzeć, może nadeszła pora, by odpocząć i poleniuchować na słońcu. No chyba nie. Do roboty, pies. Masz chodzić normalnie. Przydaj się na coś. O, wymagany do awansu zdechł. A ja myślałam, że ona ma już na maksa wszystko. Ja myślę, że w jej wieku to zdechu to niekoniecznie będzie tylko i wyłącznie komenda. Gdzie ten pies? Zniknęłam go gdzieś. Macie tam cmentarz, macie latarnię do kompletu, tylko konfesjonału brakuje. O, trzeba moda na konfesjonał pobrać. Dobra, więc tak, napełnij Michę. Ucz komend. Komenda? Nie. Ucz komendy zdechu. Już chcesz się go pozbyć? Chcę, żeby dostał awans zanim umrze. Hajs przede wszystkim. Co ci przeszkadza, że pies śmierdzi? Siedziałeś w dziczy 100 lat. I zróbmy księdza jeszcze. Tak. Mogę w końcu otworzyć biznes, słuchajcie. Troszkę się już tutaj przerzedziło. Sandaryna traci entuzjazm wobec gier. Sandaryna to miała ćwiczyć swoją tłustą dupę, żeby dawać rady na estradzie. Otwórzcie ten biznes. Dobra, jest otwarte już. Czy oni zapłacili w końcu te rachunki? Nie. Nie, nie, dobra, zapłacili. Jest okej. Okay. Wyobraziłam sobie Marelkę Gesslerową i Mirona w trójkącie. Nie chciałam tego wiedzieć. No to po co sobie głupoty wyobrażasz? Miałam nadzieję, że Moriarty nas tu jeszcze nawiedzi. To jest jakaś Leokadia. Dziadek. O, o, o! Czekajcie, on wygląda znajomo. Nie, to jest jakiś koleś. On wygląda identycznie jak ten wampir. Co się z Wojtkiem ten tego. Pamiętaj, że zwierzęta się starzeją, umierają około 12-13. No dobrze. Proszę was. Ma 28 dni jeszcze. Czy już ma 28 dni? Już ma 28 dni. Dobra. No i interes się kręci. Szybciej rodź, bo chcę grę zmienić. Dupą kurde w żarciu dla psów. Biedne psy przez ciebie głodują. Wypad. O, można go nauczyć siurać. O, ktoś tu masażystką został. Proszę Walencjusza nauczyć sikać. Też niech jeden się naumie z twoich dzieci. Sandaryna nagrała płytę. To brzmi jak Every Night. Jak ona tam kręci miksy. Jakie erudisko, nie wierzę. Najlepsze imprezy u mnie na parceli, słuchajcie. Jaki grzyb pod prysznicem? To po prostu jest ozdoba, no. Są specjalne doznania w ogóle. No i impreza się kręci i fajnie. Czy to dziecko jest nauczone sikać, czy nie? O, to jeszcze, słuchajcie, matka zrobi im tutaj odpowiedni występ. Jak na szołapie. Bo Sosna nie ogarnia. Sosna to się wkleja nie link do strony ze zdjęciem, tylko na zdjęcie klikasz wtedy prawym przyciskiem myszy i tam w zależności od przeglądarki jest coś takiego jak skopiuj adres obrazka. Ten adres wklejasz botowi. Dokładnie. Jak wkleisz do strony, to bot wtedy nie wie, które zdjęcie, którą grafikę konkretnie z tej strony ma pokazać. Idealne widoki, tak przy okazji.
Bo jeszcze sandaryną ogram ich tutaj. Co to jest? Mateusz Góral. Nie widziałam go tu wcześniej. Czyżby Simowie, którzy tu wcześniej bywali, jakby zrezygnowali z odwiedzin tej wspaniałej parceli? I mam nowych tutaj klientów. Jaki on ma kiepski ryj. Ja pierdzielę. Ten to dopiero wygląda jak Pinokio. Wy to widzicie? Muszę go uwieść. Może tym razem się nie zleje. Że jak mu jedno zmięknie, to jeszcze nosem da radę? Tak, jestem przekonana. Najpierw go upiję, żeby był łatwiejszy. Lokaj wymiękł. Co ona tam robi tyle w tym kiblu? Sosna, jakoś inni z tego Ingur.com też wklejali zdjęcia i poszło. A nawet ja z IMG URL rzucam. Wielki stopa się dorobił dzieci! Jak to jedno? Przecież jadłam sernik. Nawet dwa razy. A może właśnie drugi sernik kasuje pierwszy, albo wielka stopa robi 1/4 dziecka i dzięki dwóm sernikom masz jedno całe. Piękne sosenko! A taki bez futra. Może mu jeszcze wyrośnie. Myślisz, jest nadzieja? Tak. Ogra się wysypała. Jeszcze nie. To chłopiec! Tak jak to jest dziecko wielkiej stopy i to chłopiec? Nie było miejsca na kolejne bliźnięta. O nie! I pozdrawiamy Autosabotaż, który właśnie został dzielnym legionistą. Ja ci dziękuję za wsparcie i platynowa lama dla ciebie na czacie. Masz piękny nick. Znam to z autopsji dobrze. To będzie, jak to jest wielka stopa, to będzie wielka pała. Tylko jeszcze trzeba imię wymyślić. Sierściuch. A nie Czubaka? Czubaka! Proszę bardzo. Co napisałaś? Tak ma być? Czekaj. I zmieści się wielka pała. Pałowski. On jest jak myśl, niemowlaki są łyse i ślepe. No w sumie racja. To zrobimy tak. Piękne dziecię. Leokadia aż po prostu na jego widok dostała pochwalenia mojego interesu, że tak to ujmę. No i pięknie, moi drodzy. Nauczyć się dożywotniego szczęścia. Da się zorganizować, bo to co to było? Mieć dobrą reputację, nie grozi ci. I sru na podłogę i przeżyj. Dokładnie. To jest dżungla to jest. Następne dziecko ma ten, przecież ukraść Czubaka i wtedy będą cycki, smoki, miecze. Dobra. To teraz tak. Waneska. Matko, co tobie jest, kobieto? To jest wszystko. Może zjedz coś? Zjedz przekąskę, ciastka. Zostaw ty to dziecko w spokoju, ja po prostu nie wierzę. Idź jeść. Czy ja mam dwie lodówki? Bo oni co chwilę chcą do jakiejś innej lodówki chodzić. Nie mam. Zjedz przekąskę, ciasteczka. Żyj więcej ciastek. Ktoś by ci mógł w międzyczasie zrobić jeść, ale nie, po co? Przed chwilą rodziłaś, kogo to obchodzi? Proszę, spaghetti ci mamusia zrobi, twoja. Ty w międzyczasie odpocznij po porodzie. I zlej się w łóżku. I zlej się w łóżku, żeby tradycji stało się zadość. Mini punka.
I jedz ładnie. O nie, zaraz, dobra, to zlej się już pod siebie. Nie musisz myć rączek. Po prostu wcinaj. Od zbyt pełnego pęcherza nie da się umrzeć, a od głodu owszem. Kto ma dziecko, niech da dziecko i chyć o podłogę dziecko bęc. Dokładnie. Oj, gimby nie znają, Janina. Gimby nie znają. Orety, w Konona nie mam pojęcia, mieliśmy jeszcze dzisiaj słodki flirt obskoczyć, ale nie. Słodki flirt zostawimy na następnego live'a. Idziemy na afterka z Kenia, moi drodzy. Jest druga nad ranem. Druga! A my gramy w Simsy w jakąś patologię. Rodzimy dzieci czubakom.